Witam Was w kolejnym filmie z serii Is, Memories of Celceta. No i tak, ostatnio tutaj w wiosce mieliśmy do czynienia z napadem jakichś zamaskowanych napastników. No i cóż, niestety że wódz wioski został ranny. No cóż, więc mi pozostaje przeprowadzić drobne śledztwo, popytać ludzi, czy coś wiedzą na ten temat, czy ktoś zobaczył coś podejrzanego. A ci dziś niczym się nie przejmują. Trochę nie za bardzo przez to się. Znaczy, no. Nie najlepiej się czuję po tym, co się wydarzyło. Ale cóż, przynajmniej mam nadzieję, że dzieciakom jakby to nie będzie jakby szkadzało w coś. Przestań biadolić. Przygotowałem ci obiad, więc chodź szybko i go zjedz. Nie wiem, jak można się cieszyć zabawą w domu. Jest nudna. No te. Dobra. Co my więcej tutaj mamy? Cóż możemy się dowiedzieć? Nie wierzę, że ci zamaskowani ludzie byli w stanie nawet zranić Asada. Tamten ktoś musiał być niesamowicie silny. Opowiadają też, mówią się też, że to są osoby, które właśnie jakby odeszły jakby z wioski. Co jest jeszcze trudniejsze do uwierzenia. No to tego się jeszcze dowiemy i się przekonamy, co tu się takiego dzieje. Nie wierzę, że mieszkańcy, którzy zniknęli z wioski, by nas zaatakowali. Czy Lindsay był też z nimi? Każdy... Znaczy, no każdy jakby, no nie wiem... dba o Komodo, więc jeszcze ciężej uwierzyć, że ktoś mógłby, nie wiem, stanąć przeciwko. No cóż... Może za tym stoi jakaś zła moc. Remio, Remio... jakby gdzieś jest Remio. Czy ty byłeś jedną z tych osób, które zaatakowały naszą wioskę wczoraj? Wiedziałem, że coś się wydarzy, ale... Chciałem być z tobą szczera. Dobra, kto to był? Nie wiem, ale dobra. Co więcej możemy się tutaj dowiedzieć? Ty... wy byliście w tym jakby oddziale poszukiwawczym wczoraj. Tak. A co z wami? No cóż... pewnie słyszałeś o tym ataku na wioskę wczoraj. Próbujemy jakby dowiedzieć się, kto jest za to odpowiedzialny. I co wtedy, jak zrobicie z nimi, gdy się dowiecie? Zresztą, może już nie jesteście uwięzieni, ale jeśli myślicie, że wam ufamy, to mylicie się. Równie dobrze, możecie wy pociągać za sznurki, jeśli chodzi o ten wczorajszy atak. No, to chyba będzie trudniejsze niż myślałem. Dobra, może próbujmy jeszcze ich przekonać. Nieważne ile razy zapytacie, nie będę z wami rozmawiał. Więc proponuję... Dobra, wystarczy, Damlas. Ramon? Słyszałem, że patrolowali wioskę przez całą noc. Jeśli byliby sprzymierzeńcami tych zamaskowanych, którzy nas zaatakowali, to dlaczego mieliby pytać o informacje? No cóż, może i masz trochę racji, dobra. Chyba nic się nie stanie, jak coś im powiem na temat tego, co wiem. A wiesz coś? Może. Do końca nie jestem pewien, czy to się łączy z tym, co się wydarzyło, ale kto wie. Była wtedy ciemna noc, więc za dobrze nie widziałem, ale ktoś akurat biegł przez las z nienaturalnie wysoką szybkością. No i nie wyglądało to na bestię. Zmierzało w kierunku południowo-zachodnim, na północny zachód od wioski, do miejsca znanym jako jakby pradawny kopiec. Pradawny kopiec? Pewnie słyszeliście o wielkim kraterze tutaj, czyż nie? Jeśli zejdziecie w dół, to możecie tam znaleźć jaskinię pełną niebezpiecznych insektów. Nazywamy ją pradawnym kopcem. Albo wykopaliskiem może, czymś takim. A, rozumiem.
Więc to dosyć przydatna informacja. Dobrze, Adol. Chodźmy powiedzieć Karnie, że czegoś się dowiedzieliśmy. No dobra. Zobaczmy też. Mamy różne questy, ale póki co chyba nie możemy się jeszcze nimi zająć. Aż trudno wierzyć, że Asa został ranny podczas ataku. Jak to mogło się stać? No cóż, musiał być ktoś tam wyjątkowo silny. Dobra, do Karny idziemy. Przekazać informacje. A, wygląda, że ich kryjówka została odkryta. Ona już to wszystko wie na ten temat? Hej, Karna, jak ma się twój ojciec? No cóż, może na razie nie jest dobrze, ale będzie z nim wszystko w porządku. Ale dobra, wystarczy tego. Muszę coś z wami omówić. O co chodzi? Wyglądasz naprawdę poważnie. Ale ta gra zamula. Optymalizacja po prostu genialna. Zdecydowałem, że pójdę zapolować na tych zamaskowanych mężczyzn osobiście. Ale twój ojciec powiedział, żebyś tego nie robiła. Zostanie tutaj, w takim momencie totalnie mi nie odpowiada. A tutaj by do mnie nie pasowało, w każdym razie. Mój ojciec jest najsilniejszym z wojowników. A mimo wszystko przegrał walkę. A jeżeli nie może wygrać z nimi, to jaką mamy szansę? Jaka szansa ma kto inny z nas? Jeśli atakują nas jeszcze raz, jesteśmy skończeni. Przynajmniej możemy znaleźć kryjówkę i jakby zgarnąć lepszy jakiś ekwipunek, albo lepiej się na nich przygotować. No cóż, nie za bardzo jestem dobra, jeśli chodzi o po prostu siedzenie i jakby wyważanie opinii innych. Jednak brać jakby udział w akcji. Wolę coś zrobić, a ewentualnie później tego żałować. Ale przynajmniej chcę mieć świadomość, że próbowałem cokolwiek zrobić. Jesteś, jakby to powiedzieć, maleńką monodamą. Dzięki. Albo raczej silną monodamą, może tak. Ale myślę, że mi pomożecie, co? Ha? Chyba żartujesz. Najpierw... ja nie mam w ogóle z tym nic do rzeczy. Totalnie nic. Najpierw traktujecie nas na kryminalistów, zamykacie, zmuszacie do patrolowania przez całą noc, żebyśmy zostali zjedzeni żywcem przez komary. Ale i tak pójdziemy. No tak, widzę, że tobie to odpowiada, Adol. No dobra, pomożemy, okej? Okay? Dziękuję wam. No dobra, więc postanowione. Tak więc nie ma co tracić czasu. Nie mamy pojęcia, kiedy mogą znowu zaatakować, więc powinniśmy ruszyć najszybciej, jak to tylko możliwe. Skarnijmy, znaczy no... Zbieramy nasz pozytywny nastrój i ruszamy w drogę. Dobra, więc Karna do nas dołącza. No i teraz tak, mamy teraz już pełną drużynę. Co prawda mam tu postać jeszcze jakąś inną pokazaną, której w sumie nie mieliśmy, więc nawet nie wiem, czy nie powinniśmy mieć płatki mieć nad wodę, ale dobra. W każdym bądź razie możemy tutaj... Mają tutaj osoby różne umiejętności, jak increased damage, czyli zwiększone obrażenia, lub jakieś zwiększona szansa na jakiś rzadki przedmiot. Dobra, natomiast tak, co my tu mamy? Mamy właśnie Karnę. No jeżeli chodzi o Karnę, no to tak, ona z kolei specjalizuje się właśnie w ataku Pierce, czyli atakuje w tym przypadku sztyletami. Możemy tutaj dodać jeszcze dodatkowo na przykład 100 HP powiedzmy, no bo w stosunku do wszystkich, o, to będzie mieć nawet najwięcej, ma level 11, więc w sumie też najwyższy. To nie wiem, czy te HP to akurat by się komuś innemu nie przydało, na przykład Adolowi. No ale dobra, na razie niech ma. No i tak, ma też o wiele lepsze uzbrojenie aniżeli my. Więc na dobrą sprawę może i warto byłoby się gdzieś tutaj w coś zaopatrzeć.
Dobra, gdzieś był sklep, pamiętam, tylko to chyba nie tu. To jest szamanka, okej. Sklep chyba będzie jeszcze niżej. Pamiętam, że gdzieś był, chyba tutaj. Dobra, tu też ktoś ma sklep. A tu możemy wymieniać materiały, okej. A mnie by jakieś uzbrojenie interesowało, szczerze powiedziawszy, tylko pytanie, czy mają. Dobra, co możemy tu kupić? O, mamy bronię, mamy slashera, czyli miecz, który nam, no, nieźle by podkręcił atak. Akurat tu mamy Hunter Knife, czyli noże łowcy, które akurat są wyekwipunkowane, więc dobra, możemy sobie kupić Eagle Head, czyli jakby pięści orle oraz slashera. Dobra, i teraz tak, jeszcze możemy kupić sobie dwie ekstra zbroje. No i dobra, już mi się kasa skończyła, ale przynajmniej będę mógł wyekwipunkować o wiele lepiej mojej postaci. Więc dobra, mamy teraz slashera. Do tego mam szansę na zatrucie 5%, no to całkiem spoko. Mamy też Beast Letter, czyli jakby skórą bestii. To sobie mogę wyekwipunkować na obu postaciach. No i jeszcze Steel Gauntlet. I co to one mają za efekt? Plus 1, a czy nie, Steel Gauntlet, Boże, to nie to miało być to. I tak samo mamy zatrucie szansę na 5% na przeciwniku. Stosunkowo niewielkie, no ale zawsze, a to każda broń ma w sumie ten efekt u nich tutaj. No dobra, no i teraz jakbyśmy sobie zobaczyli jeszcze w ekwipunek, no to tak, siła Adol 70, no to już Adol jest najsilniejszą z postaci de facto. Defense wszyscy prawie ten sam, mimo że tego, że Krana ma, czy Karna raczej, wyższy level. Może to jest Karna czy Krana, mi się zawsze te imiona mylą, Karna. Dobra, no to cóż, myślę, że jesteśmy chyba gotowi, żeby pójść dalej. Co najwyżej jeszcze, bo tak, tutaj możemy co najwyżej powymieniać jeszcze materiały. A, to możemy zamienić sobie na przykład węgiel na żelazo. A możemy sobie ulepszać pewnie tutaj? Bo tak nie zwróciłem uwagi, ale chyba nie za bardzo. No nie. No dobra, więc w sumie na razie wymiana materiałów nie ma większego sensu. Pozostaje mi chyba tylko iść właśnie dalej. Do krateru, gdzie coś na nas czekać będzie. No i teraz mamy Karnę w drużynie, więc ona całkiem dobrze będzie sobie radzić z przeciwnikami niektórymi. Właśnie chodzi głównie o te insekty, które tam na dole dość licznie występowały. Dobra, jeszcze tak. Bo tak, tu był przedmiot, a nie można było do niego dojść. Musimy pójść tutaj. Na dół. Teraz tak, po flagę mamy tam. Dobra, wioska Komodo. No nic, więcej oznaczeń tutaj nie mamy. Dobra, idziemy. Dobra, już mamy przeciwników. Wow, rozwalam ich momentalnie. Z nowym mieczem. Na 3 ciosy, pięknie. Dobra. No i możemy nawet zatruć przeciwników. Zawsze to jest jakiś plus de facto. Chociaż de facto wolałbym zamrożenie, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzednich rękawic Durena. Ale dobra, póki co przynajmniej nie mogę jakoś ulepszyć sobie mojego ekwipunku. Dobra, na razie pobijemy się Adolem, ale później jak będę szedł gdzieś tam bardziej na dół, no to zmienimy postać oczywiście na Karnę, bo ona sobie dużo lepiej będzie radziła. Karna ogólnie nawala sztyletami. I jest o tyle dobrą postacią, że uderza na odległość, więc na przykład takich przeciwników, którzy uderzają na przykład z jakiejś, powiedzmy, bliska, to można uderzyć w miarę bezpiecznie. Dobra, ale Ado na razie na front. Kurczę, jeszcze tym dostałem. Dobra, kosimy wszystkich. Dobra, RL Combo. O właśnie, RL Combosy bardzo fajnie się też Kraną wsadzi. Bo jak wybijam przeciwnika w powietrze, to Krana może go jeszcze bardziej podbijać w powietrze. Sztyletami. Dobra, pięknie kosimy wszystkich. Dobra, troszeczkę generałów. O, coś rzadkiego znaleźliśmy. Ho-ho-ho. Dobra, podcinka trzeba mu zrobić. Dobra, i teraz tak, tu mamy przejście na dół.
Chyba na początku jeszcze będą ci sami przeciwnicy co wcześniej. Dobra, tak. Kosę muszę zrobić. Pięknie, Durin level. Dobra, skoszeni. Dobra, troszkę drewienka. Zbieramy wszystko jak leci. Dobra, trochę minerałów. Dobra, tam coś jeszcze jest. Troszkę przeciwników znowu. Tak, żebym jeszcze moimi skillami trafiał. Dobra, a jak już jest troje tak naprawdę członków drużyny, to w ogóle idzie to znacznie prościej. Dobra, i teraz ta krana mi się przyda. Bo ona jest z kolei właśnie dobra na te robactwo. Dobra, troszeczkę krana teraz pochodzimy. No i tak, tu będą już właśnie pszczeli przeciwnicy, na których właśnie krana jest najlepsza. I można bezpiecznie właśnie atakować odległości, więc jest mniejsze ryzyko na to, że przeciwnik nas otruje, albo w ogóle, że nas nawet dojdzie. Dobra, jeszcze zobaczymy, jakie ona ma skille w ogóle. Poison Joker, czyli zatruty sztylet, wywołuje zatrucie. No i wrzucenie kilku sztyletów na raz w przeciwnika. Dobra, jakichś nowych skilli nie mamy, mamy na razie tylko te trzy, a tutaj... O, mamy właśnie coś nowego, Jawbreaker, co to jest? Jakby potężny wyrzut w górę. Dobra, spróbujemy sobie tego skilla. No tutaj na razie nie mam nic nowego. Dobra, sobie troszeczkę może też oddalimy kamerkę. Będzie lepiej. Zwłaszcza jeżeli idziemy pod górę i tu są w pole przeciwnicy. Dobra, no i znowu znany nam już przeciwnik. Dobra. Tak jest, potknąć co trzeba siada. Doskonale. Dobra, krana na front. A, jeszcze tutaj jednak. Nie wiem czemu cały czas krana na nią mówi, jak to jest karna. Bardziej mi to imię pasuje. Dobra. Idąc dalej. Możemy też odległość atakować właśnie przeciwników, nawet poniekąd przez przeszkody. To nie może do nas dojść, a my go sobie tutaj nawalamy. To jest dość dobre. Dobra, i tak. Dobra, potknąć go trzeba. Dobra, skill finish, pięknie. Dobra, jeszcze coś? Tak. Dobra, jeszcze wyciągniemy z przeciwnika wszystko, co się da. Dobra, i tu mamy kolejną wspominkę. Gdzie? Tutaj. Dobra, zobaczmy, co ciekawego Avol sobie przypomni. Coś pewnie z młodości. Tak jest. O, w końcu można zobaczyć ojca Adola, jak wygląda. Podobny do niego w sumie. I co, już odchodzisz od nas, Adol? Przepraszam, ale tak już zdecydowałem. Więc ruszaj. Nikt nie lubi ckliwych pożegnań. Chyba też nie chcesz płakać przez drogę, w końcu już nie jesteś takim dzieciakiem. Więc gdzie udasz się najpierw? Myślę, że zacznę podążać na południe. Chcę jakby potrenować swoje umiejętności szermiercze. Wiedziałem, że kiedyś ten dzień nadejdzie. Więc pozwól, że powiem ci jeszcze jedną rzecz. Obiecaj, że wrócisz tutaj pewnego dnia. Nieważne kiedy, ale wrócisz pewnego dnia. Jeśli mi to obiecasz, że będziesz też pamiętał, żebyś wrócił do domu, to też jakby twoja siła będzie w stanie przenosić góry, zmierzyć się ze wszystkim. Nie wiem, ile czasu może do tego minąć, ale mimo wszystko zawsze będziesz tutaj mile widziany. Tato. No i kiedy skończysz swoją podróż i na dobre wrócisz tutaj, to z pewnością zobaczysz miejsce zupełnie inne, aniżeli te, które pamiętasz, będziesz pamiętał. Ale dobra, ruszaj, jakby poszerzaj swoje horyzonty, Ado. Dziękuję ci, tato. Trzymajcie się wszyscy. Ty też.
Od czasu do czasu przyszli jakiś list do nas. Dobrze, ruszam. No i tak Łata Atol wyruszył w drogę, więc mamy troszeczkę historii Adola. Dobra, HP plus 10, fajnie. Natomiast tu znowu już pojawiają się przeciwniki. O, i to jeszcze ich więcej jest niż było wcześniej. Nie ma, leżeć. Dobra, skill finish, pięknie. Dobra, tutaj kwiatki podropione. Jeszcze wyciągamy wszystko, co się da z nich. Dobra, czy w ogóle więcej tutaj jest? Nie ma. To idziemy teraz na dół. Dobra, Krana na front. Może Krana znowu Karna. Kiedy ja się tego imienia nauczę? To już chyba będzie za późno. Dobra. Dobra, tu mamy już kolejnego przeciwnika pszczelego. Kolejne kwiatuszki. W sumie jak na 5% to dość często zatrucie mi wchodzi, albo po prostu mam farta. Dobra, idziemy dalej. Kolejne pszczółki. Dobra, te sztylety wyrzucane w większych ilościach raczej nie są jakieś super użyteczne. Tak, podpinimy przeciwnika. Dobra. Trochę metali, trochę jakichś innych różności. Dobra, Earl Combo. Jakoś weszło. Dobra, przeciwnicy nawet potruci. Dobra, co my tutaj mamy? No właśnie, pytanie. A, bo tutaj jakoś chyba wrócimy do dżungli. Zobaczmy. Tak, wróciliśmy do dżungli i tu możemy sobie jakby odblokować przejście. Tak więc obniżmy most. Dobra. Wróciliśmy do lasu. Dobra, nie chcę się używać z tymi krabami. Spadamy stąd. Chyba nic więcej tutaj nie ma. A, jest jeszcze jakaś roślinka do rozwalenia. I w zasadzie to tyle. Lecimy dalej w krater. Dobra, ale zawsze to jakiś kawałek terenu odkryty. Natomiast tak, tu pewnie kolejne pszczeli przeciwnicy. Pszczeli, albo osi. Bardziej osy chyba to są. Dobra, już nie wnikajmy w biologię przeciwników. Idziemy dalej. Dobra, i teraz tak, pytań w którą stronę. Srebro nawet tutaj występuje. Aha, bo jeszcze tu można przejść, ale tu chyba... Wow! To jest to. I skrzyneczka. W skrzyneczce katolikon. Co to jest? Możemy w sumie zobaczyć sobie. Leczy wszystkie statusy. Okej. Więc całkiem fajny przedmiot leczący. Kosimy. Dobra, jeszcze coś tu fruwa. Nic więcej. Dobra, mamy teleport. No i jaskinia, o której pewnie już słyszeliśmy wcześniej. Ancient Burrow. No i jesteśmy na dół. To jest właśnie miejsce znane jako pradawny, może kopiec albo wykopalisko. Wygląda jak idealne miejsce na kryjówkę. Jest tu strasznie cicho. Pewnie mieszkańcy wioski na pewno by ich zobaczyli. Dobra, chodźmy w głąb. Karna, co jest? Myślę, że już wiedzą, że tu jesteśmy. Ktoś nadchodzi. No właśnie, ktoś tutaj jest. Są zamaskowani. Wiedziałem, że wejdziemy, albo jesteśmy już otoczeni. Wygląda na to, że jednak nie będziemy mieć czasu, żeby przeczesać teren na dół. Hej, wszyscy, jestem, żeby was uratować. Wracajcie do domu, chodźcie do Komodo. Cisza. Co jest z wami? Dlaczego nic nie mówicie? Coś tutaj nie gra. Wydaje się nawet nie wiedzieć, kto do nich mówi. Są jak podczas ataku na Komodo. Wydaje mi się, że oni nawet nie podążają własną wolą. Ktoś może ich kontrolować? Ale dlaczego?
Wygląda na to, że chyba jednak nie przemówimy do rozumu. Na to wygląda, tak więc musimy stanąć naprzeciwko nim. Osłaniajcie mnie. No dobra, więc lecimy. Walkę czas zacząć. Dobra, Adolu, leć. Dobra, oni tak dosyć ostro nas nawalają. Dobra, użyjemy naszego ekstra skilla. Może ktoś to da. No, w sumie działa zacnie. Dobra. Dobra, dajesz. Duren. Z tym mamy jeszcze nowy atak, ale to może go później wytestujemy, jak będę w stanie. A, coś tego typu. Pewnie normalnie, w normalnych warunkach by to porzuciło pewnie przeciwnika. Ale ci są tak ciężko oczywiście, że się nie da. Dobra, kolejny padł. Dobra, nawalać, nawalać, nawalać. Pięknie. Pokonani. O! Maski znikają. Ich maski. Normalnie ludzie nie mogli być tak silni. Ta maska z pewnością ma z tym jakiś związek, ale wciąż nie mam pojęcia, jak ona działa. Czy to ty, Karna? Wszystko z wami w porządku? Przepraszam, te maski. Chyba to naprawdę one miały jakby z tym związek. Jest w środku, pomóż. Kto jest w środku? No i już stracił przytomność. Dobra, powinniśmy iść. Ale Adol ma rację. Nie ma tu niebezpiecznych bestii czy czegoś tego typu, więc powinno być z nim wszystko w porządku. Chodźmy dalej. Okej, skąd tak mówicie? No dobra, więc idziemy w głąb. Dobra, coś tutaj więcej ciekawego jest? W sumie tak. Możemy to... albo jeszcze nie możemy. Dopiero chyba będziemy mogli zrobić, że tak powiem, coś z tym kokonem. Czyli tylko tak, najpierw musimy go zobaczyć. Dokładnie. Wygląda jak ślepy zaułek. Zaraz, spójrzcie na to. No właśnie. Co to jest? Wygląda jakby jakiś kokon bestii. Ale można go jakby odciąć jednym cięciem. Uda się to pewnie zrobić moim nożem. A, rozumiem. Zetniemy go i będziemy w stanie przejść. Tak. Ale stąd nie będę w stanie go uderzyć. Albo dobrze ściąć. Spróbujemy gdzieś z wyższego terenu. No właśnie. No i teraz umiejętność mamy Karny. Czyli możemy z nożem ścinać obiekty. No i w tym przypadku właśnie to możemy zrobić. No i ten kokon sobie opadnie. A my mamy przejście dalej. Po kokonie. No bezpieczne przejście na pewno. Ale dobra. Idziemy. No i teraz zagłębiamy się w grotę. Dobra. Dobra, Karna wykańcza przeciwników, a panowie zbierają. Dobra, chyba widzę, że Karna też musi podbierać. Coś nie coś. Dobra, coś są jeszcze? A pewnie rzucą, wow. No i właśnie fajne jest to nawalanie na odległość. Przeciwnicy nawet nie dążą do mnie dolecieć, ja już ich koszę. Dobra, teraz tak. Tutaj droga się rozwidla. Tu mamy skrzynię, w której mamy Warrior Seal 1, czyli znowu przedmiot, którym możemy się wzmocnić. Bo w sumie tego Warrior Seala, a nie, nie miałem jeszcze. Dobra, a co to robiło, że... szybciej jakby zgarniamy skille. W sumie to bardziej by się chyba jakoś Adolowi przydało, bo tak jakby nie było, Adol jest stałym członkiem drużyny. Wow. Dobra, najpierw skośmy tych latających. A później zdejmiemy tych... Wow. Adol, dawaj. Tchnij. Tchnij właśnie swym mieczem. Doskonale. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, idziemy dalej. Dobra, teraz tak. Mamy kolejne robaczki. I to pajączki też tu są. Dobra. Dobra, mamy aerial kombosa. Wohohohoho. Te sieci zdają się być niebezpieczne. Pająka możemy w razie czego właśnie też przewrócić. Jak to z tymi większymi przeciwnikami. Dobra, tutaj raz mieczem. Cyk, cyk, cyk. Cyk, myk, pik i wszyscy pokonani. Dobra, idziemy dalej. Wow, jakaś malizna stąd wychodzi. Dobra, robiło się tych przeciwników trochę.
Dobra. Jeszcze tutaj. Panie, z czym ty teraz? Najpierw tu trzeba pokonać tych przeciwników. Dokładnie. Dobra, teraz możemy iść dalej. Dobra, znów mamy tutaj maluchy. Dobra. O, krana zuba nowego skilla. To tutaj. Dobra, co to jest za skill? Mistrzostw Pin. Tworzymy jakby tornado wyrzucające przeciwników w powietrze. Może być ciekawe. Dobra. Dobra, i tu nam się przyda kolejna umiejętność. Dobra, mamy State Fragment. Czy jakby kawałek jakiegoś, może układanki jakiejś, czy coś takiego. Dobra. Załatwiamy wszystkich i wszystko. Dobra, i jeszcze tutaj. Pięknie kosimy wszystkich. W zasadzie mogę iść nawalać i tak wszystkich po kolei kosić. Dobra, ale złoto i tętki to nam się przydadzą bardziej niż... No dobra, to był poison. Ale wypróbujmy... Uuu! Jakby tańczył jakiegoś breakdance'a. Dobra, idziemy dalej. Dobra, coś jest po drodze. Skrzynka. 1000 zeta. Dobra, zeta może mi się przydać na coś innego. W sensie na jakiś ekwipunek może później. Dobra, są przeciwnicy. Dobra, jeszcze coś, a pewnie. Z zaskoczenia. Dobra, coś jeszcze? Dobra, musiałbym gdzieś wyżej wejść. Czyli na przykład tutaj. I tutaj możemy ściąć kolejne dwa kokony. No dobra, jedno to za mało. Trzeba ściąć jeszcze drugi. Spoko, stąd możemy zdziałać to wszystko. Mamy to. Mamy to. Droga już utorowana. Dobra, tu jakieś to dziwne maluszki. I teraz dziurę się pewnie przyda. Dokładnie. Co to jest? Jakby coś trochę krabowe. Dobra, i nowy skill. Phoenix Kick. To jest dobre. Ten skill będzie dobry. Coś tak czuję. Jawbreaker Phoenix Kick. Dobra, tu jeszcze coś jest. Zwłoki. Trzeba je dobić trochę. O, właśnie. Dobra, ja wiem, że karna to no, może nawalać przez ściany i w ogóle. O, piękny wyskok z powietrza. Tak jest. Piękne combo. Dobra. Trochę minerałów. Jeszcze coś? Nie ma nic więcej. Dobra, idziemy dalej. Dobra, chyba też powoli będzie... trzeba kończyć dzisiejszy odcinek, więc zajmijmy się może jeszcze przeciwnikami tutaj, w tej okolicy. Dobra, jeszcze tutaj mamy. Dobra, no najgorsze jest to, że właśnie tak trzeba się przełączyć między tymi przeciwnikami. Dobra, dawać ich tu. Tak jest, early combo. Dobra, Adon, zajmij się tym. Doskonale. Dobra, i tu mamy jeszcze pajęczych przeciwników. Tak jest, pajączka trzeba wywołać. Kurczę, lata na wszystkie strony. Dawaj go to. Ciach, pięknie. Dobra, znowu level. I nowy skill, Blade Rush. No to czym prędzej go sobie wyekwipunkujmy. Znaczy w sensie, no zarzućmy. A w sumie to mam... Stun Ride, Rising Catch, Sonic Slide. Dobra, i Blade Rush. I ten Blade Rush jest pod trójkątem. O, też fajne. Ale ja. Dobra. Jak tu różności nam wypadało. Dobra, jeszcze mamy tutaj... No właśnie, żeby tak jeszcze atakował to, co trzeba.
Dobra, ale interesuje mnie ten przedmiot, a żeby do niego dojść, musiałbym gdzieś tam z góry pewnie ściąć ten właśnie kokon. No to jeszcze chwilę pewnie do tego. No póki co nie idziemy w górę, a w dół. Dobra. Kolejni pszczeli przeciwnicy. Ile tu ich jest? Dobra. Myślę, że dalszą częścią jaskini to zajmiemy się już chyba w odcinku następnym, bo ten już powoli wchodzi dosyć długi. Tak więc dalej w grotę zagłębimy się już w kolejnym filmie. Tak więc dzisiejszym filmie to będzie wszystko. Ja zajmę się tego odcinka w kolejnym filmie z serii East Memories of TZ, no, w którym zobaczymy, co dziać się będzie. Tymczasem to wszystko. Ja zajmę się tego. Do usłyszenia. Cześć!